Cuda zdziałane przez świętą Klarę po śmierci. Te cudowne znaki świętych i te świadectwa o cudach godne są czci, które polegają na świętości obyczajów i doskonałości uczynków. Jan nie uczynił żadnego cudu, a mimo to ci, którzy dokonują cudów, nie będą bardziej święci od Jana. Dlatego wystarczyłoby, gdyby o świętej Klarze dziewicy doświadczyła jak najdoskonalsza świętość jej życia, gdyby z jednej strony obojętna oziębłość, a z drugiej pobożność ludu nie wymagały jeszcze czegoś więcej. Klara za swego życia jaśniała zasługami, a kiedy już została zatopiona w otchłań wieczystej światłości, jeszcze przedziwniej rozbłysła światłem cudów, hen aż po krańce ziemi. Szczera prawda, na którą składałem przysięgę, zmusza mnie do opowiedzenia wielu cudów, wszakże iż nadmierna ilość każe wiele z nich pominąć. Uwolnienie opętanych. Chłopiec imieniem Giacomino z Perugii wyglądał na tyle na chorego, co przede wszystkim na opętanego przez jakiegoś bardzo złego demona. To bowiem desperacko rzucał się do ognia, to tarzał się po ziemi, to kąsał kamienie, łamiąc przy tym zęby, także okropnie kaleczył sobie głowę i rozkrwawiał ciało. Wykrzywiając usta, wystawiał język na zewnątrz, często tak łatwo skręcał w kłębek wszystkie członki, że nieraz nogę zakładał na szyję. Każdego dnia dwa razy ten szał męczył chłopca, przy czym dwie osoby nie wystarczały, by mu przeszkodzić w obnażaniu się. Szukano środków zapobiegawczych u biegłych lekarzy, ale nie było takiego, który byłby w stanie mu pomóc. Ojciec jego imieniem Giudilotto, nie znalazłszy u ludzi żadnego środka na taką wielką niedolę, zwraca się do zasług świętej Klary i prosi: O dziewico najświętsza Klaro, czczona przez świat, tobie poświęcam mojego nieszczęsnego syna, a ciebie z całą błagalną prośbą żebrzę o jego uzdrowienie. Pełen wiary zabiera chłopca ze sobą, śpieszy do jego grobu, kładzie go na kamieniu grobowym dziewicy i podczas gdy prosi o pomoc, natychmiast ją otrzymuje. Chłopiec zostaje natychmiast uwolniony od tej choroby i odtąd nie był więcej męczony przez podobną udrękę. Inny cud. Alessandrina Sfratta w diecezji Perugia była męczona przez bardzo złego demona. Tak bardzo ujarzmiał ją swoją mocą, że sprawił, iż latała jak ptak na wysoką skałę, która sterczała nad urwiskiem rzeki. Schodziła po bardzo ciężkim konarze drzewa, występującego nad rzeką Tybrem, i kołysała się na nim jakby dla igraszki. Za swoje grzechy straciła całkowicie władanie lewym bokiem i jedną rękę miała skurczoną, a lekarstwa często stosowane nic nie pomagały. Kobieta ta, skruszona w sercu, przychodzi do grobu chwalebnej dziewicy Klary. Po wezwaniu jej zasług przeciw tej swoistej trojakiej niedoli, za pomocą tego jednego środka osiąga zbawienny skutek. Skurczona ręka wyciąga się, Bóg wraca do zdrowia i zostaje uwolniona od diabelskiej obsesji. Inna kobieta z tej samej miejscowości w tym samym czasie przed grobem świętej otrzymała dar uwolnienia od demona i od wielu boleści. Uzdrowienie szaleńca. Młodzieniec z Francji ze świty Curie dostał napadu szału, który pozbawił go możliwości mówienia i skręcał mu ciało w okropnych drgawkach. Nikt nie zdołał go utrzymać, jako że w rękach tego, kto usiłował go poskromić, rzucał się jeszcze bardziej. Rodacy przywiązują go sznurami do noszy pogrzebowych, niosą go, wbrew jego oporom, do kościoła świętej Klary i kładą przed jej grobem. Nagle dla wiary tych, którzy go tu przedstawili, zostaje całkowicie uwolniony od zła. Człowiek uwolniony od epilepsji. Valenty ze Spello był dotknięty nieszczęściem epilepsji, która 6 razy na dzień tarzała go po ziemi, gdziekolwiek by się znalazł. Oprócz tego doznał porażenia nogi i nie mógł swobodnie chodzić.
Przywożą go na osiołku do grobu świętej Klary, gdzie pozostaje 2 dni i 3 noce. W trzecim dniu, bez dotknięcia przez kogokolwiek, jego noga głośno chrupnęła i w jednej chwili został uzdrowiony z obydwu chorób. Niewidomy odzyskuje wzrok. Giacomello, zwany synem Spoletanki, od 12 lat dotknięty ślepotą, był zmuszony chodzić z przewodnikiem. Bez przewodnika nie mógł iść nigdzie, by nie upaść. Pewnego razu, pozostawiony na krótko bez opieki, upadł, złamał rękę i pokaleczył głowę. Kiedy jednej nocy spał przy moście w Narni, ukazało mu się we śnie jakaś pani, która mu powiedziała: Giacomello, dlaczego nie pójdziesz do mnie do Asyżu, aby zostać uzdrowionym? Wstawszy rano, z przejęciem opowiada widzenie innym dwom niewidomym. Oni odpowiadają: słyszeliśmy niedawno, że w mieście Asyżu umarła pewna pani i mówią, że ręka pańska wstawia jej grób łaskami uzdrowienia i wielu cudami. Usłyszawszy to, bez zwłoki udaje się w drogę. Na noc zatrzymuje się blisko Spoleto i znowu ma to samo widzenie. Wtedy jeszcze raźniej śpieszy, wszystko daje z siebie, by iść ze względu na miłość tej wizji. Ale przybywszy do Asyżu, znajduje tak olbrzymi tłum zabrany przed mauzoleum dziewicy, że w żaden sposób nie może dotrzeć do grobu. Kładzie sobie kamień pod głową i z wielką wiarą, ale zasmucony, że nie mógł wejść do wnętrza, zasypia przed drzwiami. I oto po raz trzeci głos mu mówi: Giacomo, jeśli potrafisz wejść, Pan ci pobłogosławi. Po obudzeniu się ze łzami błaga tłum, krzycząc i jęcząc, żeby dla miłości Boga dali mu przejście. Otrzymawszy je, zrzuca obuwie, zdejmuje ubranie, na szyi wiesza rzemień i tak pokornie, dotykając grobu, zapada w lekki sen. Wstawaj, mówi mu błogosławiona Klara. Wstawaj, ponieważ jesteś uwolniony. Zaraz wstaje, ślepota znika, wszelka ciemność schodzi z oczu. Dzięki Klarze widzi dokładnie jasność światła. Sławi Boga, oddaje mu chwałę, wzywa cały lud do błogosławienia Boga za tak wielki cud. Odzyskanie władzy w ręce. Pewien człowiek z Perugii, zwany Bon Giovanni di Martino, raz ze swymi rodakami poszedł na wojnę przeciw miastu Foligno. Gdy wywiązała się między obu stronami ciężka potyczka, mocne uderzenie kamienia nieszczęśliwie złamało mu rękę. Bardzo pragnąc wyzdrowieć, wydał wiele pieniędzy na lekarzy, ale żaden środek medyczny mu nie pomógł, także nosił rękę jak rzecz nieużyteczną i zupełnie niezdatną do jakiegokolwiek działania. Dlatego zniechęcony noszeniem ciężaru tej prawicy, jakby nie swojej, i niemożnością posługiwania się nią, niejednokrotnie wyrażał chęć jej amputowania. Ale usłyszawszy opowiadanie o tym, co pan raczy okazywać za pośrednictwem swej służebnicy Klary, składa ślub i śpieszy do grobu dziewicy. Ofiarowuje rękę z wosku i kładzie się na grobie świętej Klary. I nagle, zanim opuścił kościół, jego ręka powraca do zdrowia. Uzdrowienie ze schorzeń gardła. Pewna dziewczyna z Perugii od długiego czasu cierpiała na schorzenia węzłów chłonnych szyi, w mowie potocznej zwane skrofułami zołzy. Miała 20 przetok na szyi i z tego powodu jej szyja była o wiele grubsza od samej głowy. Jej matka często przyprowadzała ją do dziewicy Klary, gdzie z największą pobożnością błagała świętą o dobrodziejstwo. Jednego razu, gdy dziewczyna całą noc leżała przed grobem, zaczęła pocić się obficie, obrzęki zaczęły mięknąć i powoli się zmniejszać. Następnie pomału, dla zasług świętej Klary, tak zanikły, że nie pozostawiły żadnego znaku. Podobne skorzenie na szyi miała jedna z sióstr imieniem Andrea, jeszcze za życia dziewicy Klary. Zapewne dziwne to, że wśród rozżarzonych kamieni ukrywała się taka jedna zimna dusza i że wśród roztropnych panien jedna niemądra popełniła głupstwo.
po pewnej nocy, celem usunięcia poprzez usta chromej masy, tak mocno ścisnęła się za gardło, że o mało się nie udusiła. W ten sposób chciała przekroczyć wolę Bożą w stosunku do siebie. Ale Klara pod wpływem tchnienia ducha niezwłocznie to poznała i rzekła do jednej z sióstr: biegnij szybko na dół i daj siostrze Andrei z Ferrary do wypicia zagrzane jajko, a potem razem z nią przyjdź do mnie. Ona śpieszy i znajduje wspomnianą Andreę pozbawioną głosu, bliską uduszenia na wskutek ucisku swoich własnych rąk. Jak może tak jej pomaga i prowadzi razem ze sobą do matki? Służebnica Boża mówi jej: biedna, wyznaj Panu swoje zamysły, które ja też dobrze poznałam. Oto to, co sama chciałaś uzdrowić, uzdrowi Pan Jezus Chrystus. Ale Ty zmień życie na lepsze, ponieważ z innej choroby, na jaką będziesz cierpiała, już się nie podniesiesz. Na te słowa siostra przejęła się duchem żalu i całkiem widocznie zmieniła życia na lepsze. Uzdrowiona ze skrofułu, wkrótce potem zmarła na inną chorobę. Dzikie okrucieństwa strasznych wilków. Uwolnienie wilków. Dzikie okrucieństwa strasznych wilków ciągłe siało postrach w okolicy. Napadały one nawet na ludzi i często pożerały ich ciała. Otóż pewna kobieta imieniem Bona z Monte Galbiano, diecezji Asyżu, która miała dwóch synów, zaledwie skończyła opłakiwać jednego z nich porwanego przez wilki, kiedy także drugi został porwany z podobną srogością. Bo podczas gdy matka pozostawała w domu, zajęta robotami domowymi, wilk porwał dziecko, które chodziło na zewnątrz, chwyciwszy je za kark. I z tą zdobyczą ukrył się w lesie, jak mógł najszybciej. Ludzie, którzy byli w winnicy, słysząc krzyk dziecka, wołają na matkę: popatrz, czy masz swego syna, bo dopiero co słyszeliśmy niesamowity płacz. Matka, stwierdziwszy, że syn został porwany przez wilka, aż do nieba podnosi wołanie i krzykiem napełniając powietrze wzywa dziewicę Klarę, mówiąc: święta, chwalebna Klaro, wróć mi mojego nieszczęsnego syna. Oddaj mi, oddaj syneczka nieszczęśliwej matce. Utopię się, jeśli tego nie zrobisz. Tymczasem sąsiedzi, biegnący za wilkiem, znajdują dziecko porzucone przez wilka w lesie, a przy dziecku psa, który liże jego rany. Dziki zwierz najpierw niósł je, chwyciwszy za kark, a potem, żeby nieść zdobycz wygodniej, chwycił malca paszczą za biodro. W obu tych miejscach zostawił niemałe ślady uchwytu. Kobieta wysłuchana w swoim ślubie razem ze swymi sąsiadami śpieszy do swojej wspomożycielki i wszystkim, co chcą oglądać, pokazuje rany dziecka, a Bogu i świętej Klarze składa mnogie dzięki. Pewna dziewczyna z grodu Cannara w jasny dzień siedziała na polu, a druga kobieta trzymała głowę na jej kolanach. A oto wilk porywający ludzi zbliża się ukradkiem do łupu. Dziewczyna widzi go, ale myśląc, że to pies, nie obawia się go. I podczas gdy dalej przegląda włosy drugiej, krwiożerczy zwierz skacze na nią i chwyciwszy ją rozwartą paszczą ciągnie zdobycz do lasu. Ta druga kobieta wstaje przerażona na równe nogi i przypomniawszy sobie świętą Klarę woła: ratunku, święta Klaro, ratunku, tobie teraz polecam tę dziewczynę. A sama dziewczynka, rzecz nie do teraz, nie do wiary, niesiona w zębach wilka, gromi go: ty, łotrze, będziesz mię wlók jeszcze dalej, powierzoną tak możnej dziewicy? Wilk, zawstydzony takim zarzutem, zaraz delikatnie położył dziewczynę na ziemi i jak łotrzyk złapany na gorącym uczynku, pośpiesznie się oddalił. Kanonizacja świętej Klary Dziewicy. Na stolicy Piotrowej zasiadł najmiłościwszy władca pan Aleksander IV, przyjaciel wszelkiej świętości, obrońca zakonników i mocna podpora zakonu. Wtedy to gwałtownie szerzyła się wieść o tych cudach, z dnia na dzień rosła sława cnót dziewicy Klary i już sam świat z upragnieniem oczekiwał kanonizacji tak wielkiej dziewicy. Wreszcie Ojciec Święty, pobudzony wielką liczbą cudów, do niezwykłej sprawy rozpoczyna naradzać się z kardynałami nad jej kanonizacją. Osobom godnym i dyskretnym powierza badanie cudów i rozpatrzenie heroiczności jej życia.
Z badań wynika, że Klara za swego życia jaśniała praktykowanie wszystkich cnót, a po śmierci stała się godna podziwu z powodu prawdziwych i udowodnionych cudów. Przeto w dzień uprzednio ustalony po przybyciu grona kardynałów, zebraniu się arcybiskupów i biskupów, zgromadzeniu kleru i zakonników, w obecności wielkiej liczby ludzi uczonych i możnych, Ojciec Święty publicznie przedstawia tę zbawienną sprawę i prosi prałatów o zdanie. Wszyscy chętnie wyrażają swoją przychylną zgodę, twierdząc, że Klara jest godna uświetnienia na ziemi, skoro Bóg uświetnił ją w niebie. Zbliżył się dzień jej przejścia do Pana. Upływały 2 lata od jej śmierci. Wtedy po zwołaniu wielkiej liczby prałatów i całego kleru, szczęsny Aleksander, któremu Pan zastrzegł tę łaskę, wygłosił przemówienie, a potem jak najbardziej uroczyście i ze czcią wpisał Klarę w poczet świętych, postanawiając, że w całym kościele należy solennie odprawiać jej święto, które on pierwszy razem z całą kurią odprawił z wielkim splendorem. Odbyło się to w Anani w katedrze w roku 1255 od wcielenia Pana i pierwszym pontyfikatu Pana Aleksandra, ku chwale Pana naszego Jezusa Chrystusa, który z Ojcem i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.